Hej, z tej strony Kaspi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4 jako Francja. I ostatnio co? Powiem tak, dużo dostaliśmy po morce. Tak, pomyślałem sobie, żeby te wziąć okręty, stąd przerzucić może okręty, samoloty. Przerzucić tutaj może coś zyskamy. No ciężko mi tutaj określić co zyskamy, ale niech będzie. Tutaj na przykład wziąłbym sobie, o tutaj gdzie są te, o tutaj, samoloty taktyczne, chętnie bym wziął je i przerzuciłbym je tutaj i też wtedy bym coś porobił na pewno z nimi, dobra? Tutaj co, próbuję dalej przejąć tą prowincję i nic nie idzie mi z tego powodu. Myślę, czy nie będę musiał za chwilę tutaj wysłać tych jednostek. Wiecie co, nawet ja nie wiem, czy nie przygotuję się z tym, żeby oni tutaj pomagali Turkom już. Mhm. No, Odessa. Wow, dalej wysyłają. Dobrze jesteście, naprawdę. Nie ma co. Czyli tutaj się już w miarę stabilizuje cała ta sytuacja, ale i tak to nie jest super. Ile oni mają strat? No, 2 miliony, 3 miliony już podchodzi. Świetnie. Znając życie teraz... O! ZSRR wypowiada, o! Aha, spoko. Wow. Aha. No, czyli tak jak się domyślałem, oni tutaj raczej nie będą mogli przejść nic. Będą musieli wysłać gdzie indziej swoje siły, bo widzę, że oni tu nie mają szans. Oni mają za mało tych sił tutaj. Poza tym oni są za dobrze okopani w tych miejscach. Palicho ich normalnie tutaj. Dobra, i teraz tak, pokażcie mi te okręty, gdzie one się połączcie je. Jeszcze troszeczkę zostało im do naprawy, ale w miarę to nie wygląda super źle. Mhm. O! Może w końcu... O! W końcu przeszli mi tą prowincję. No świetnie. Nie ma co. No normalnie good job, powiem. Good job. Hmm? What? Ja chciałem tak zrobić, o. I pół tej armii tu. No, i tak ma być. No i teraz, kurde, tutaj... Oni mają problemy z lekka, ale i tak nie widzę, żeby oni mieli takie problemy, żeby nic nie mogli zrobić, więc... Super. Zajęcie Cieśnin. Jeżeli oni będą mieć dalej takie problemy jak mają, to będzie super. Okej, wiecie co? Zaatakujcie z tej strony. Dobrze. Tu mamy ulepszoną artylerię już na maksimum. To już bym chciał wtedy szpilarze polowe. O, klasa Dunkierka. Teraz klasa Gaskończy, może jakieś samoloty, może. Może tego, o, bliskie wsparcia. No, Nord 1500 Nokler. No, weźmiemy sobie te samoloty wsparcia, może. To będzie, myślę, że troszeczkę lepszy motyw. O. Wy tutaj ładnie, wy tutaj moglibyście się wspomóc wtedy, o. No i już powiem tak, oni zaczynają już odczuwać lekko braki w ludziach na jednych frontach. Tutaj dalej co oni mają, no? Trzymają się tu, ale... A tutaj cholery, myślą, że mi coś będą mieli teraz ładnie. No i bo mają ładnie nawet. Hmm.
No, świetnie, chociaż tyle dobrego, że tutaj przechodzimy jakoś ich. I spróbujemy. O, ale jak tak zamkniemy, to przecież tutaj oni nie będą mieć szansy już. No, chociaż dobrze, że chociaż następny jakieś 7 dywizji zniszczy mi. Chociaż tyle dobrego. No, super. Mają 30 ileś dywizji, no. Naprawdę? Może więcej? O i wspomóżcie ich tu, biednych ludzi. O. Spoko. Jak nie tak, to tak chociaż zrobimy. Tu nawet nie mogę zaatakować niczego, bo wszystkie te miejsca są atakowane przez nich. No, spoko. Oj tu. Zaatakujcie. Może coś zrobimy, małą wyrwę w tych planach. Okej. No i tak średnio to widzę dalej. To wiecie co? Pomóżcie im tu. Albo wiecie co? Spróbujcie, jeżeli wam się uda. O, inaczej. Poprośmy ich. Nie, nie chcą. To inaczej wtedy. Tą armią ja bym wtedy myślał, żeby spróbować tu podejść. Nawet jeżeli to nie będzie super najlepszy pomysł najlepszych polotów, to zawsze to można coś będzie zrobić. Albo nie. Inaczej. Z tej strony nie, tylko tu bym chciał, żebyście podeszli. O. Od razu widać, gdzie mam siły dobre, a gdzie mam gorsze. No trudno. Jakoś nie będę płakać z tego powodu. I tak na razie chcę tutaj wygrać jakieś, kurde, chociaż małe ilości tutaj wyników tych, co mamy obecnie. Za duże natężenie, powiem szczerze. O, inaczej. Przestańcie atakować, naprawdę. O, pomóżcie im tu. Oczywiście, nie ma problemu. No, chociaż, bo też nie zapominajmy, bo już pewnie mam teraz przewagę nad samolotami przeciwnika. Też może być tak. I jak to wygląda? Aha, oni atakują mnie jeszcze, te cholernicy normalni, no, nie mają co robić, co? A, i znajdź i zniszcz, a nie, jeszcze coś naprawiacie? A, jeszcze naprawiacie parę pancerników. Dobra, mniejsza. O, biedni ruskacze mają dalej problemy jeszcze, widzę. O, oh my god, najchętniej bym te RODO wziął.
załatwił, bo już widzę, że mają problemy. Ale to jest, powiem tak, pierwszy raz, kiedy... O my god, zostawcie mi w spokoju tych moich cholernych... Okręty moje cholerne, no nie mają co robić już, co? O, świetnie. I teraz, wiecie co? Nieładnie wam jest uciekać z tej prowincji. Ja tylko tutaj utrzymuję ich na zasadzie, żeby oni nie mieli tutaj żadnych dodatkowych sił. Tu mi chodzi tylko o to i zablokujemy im tą prowincję. Nie, 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 nie. Okej, to jest ładnie, to jest ładnie. Teraz tak, co tu mamy? Doświadczenie lotnictwa, przyrost marynarki. Chyba jak już tą marynarkę weźmiemy, ale przemyślę sobie to. Chyba, że tutaj coś bym wziął. To weźmy sobie, o, tyle, pal licho. Oh my goodness, naprawdę? Miałem trochę inaczej to zrobić, ale niech będzie, dobra. Spoko. Przejdźcie tu. Kurde mole, no, bo widzę, że macie problemy już. Okej, teraz tak, zróbcie tu atak. Jak idą? A, idą, idą, świetnie. Wspomożemy ich tutaj i może im coś tu mi się uda zablokować ich. Jak nie tak, to tak chociaż. Zawsze coś wiadomo będzie, czy coś trzeba będzie zmienić, czy nie. Pokażcie mi. Mamy jakieś... O nie, nie mają. Dobra. O! Cholernie Włosi. Nie mają co robić, co? No i mam nadzieję... No i jeny, jeszcze coś macie tutaj. A, ogólnie okręty znowu zapomniałem. Teraz te ciężkie pancerniki lepsze. Poziom pierwszy, poziom... what? A nie, to nie mają... A, ciężkie krążowniki liniowe mam. Dobra, mniejsza. Okej. O, od razu troszkę mniej sił tu jest, troszkę im lepiej to idzie za to. Przynajmniej tyle dobrego. Powiem tak, nie jest może to najlepsza sprawa, ale... O, reorganizacja dywizji plus 10%, chociaż tyle dobrego. I podejdźcie tu. Zaatakujemy ich, załatwimy tu. I znów będziemy robić takie sprawy małe. Chwilka, chodźcie tu. Bo widzę, że oni coś znowuż kombinują. Jak koń pod górę. O, a tu nie, 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 nie potrzeba. I pół tej dywizji chciałbym tutaj wysłać. No. Zobaczymy. Jeżeli by się mi udało to wygrać i przejść tutaj, to bym zamknął trochę dywizji. I by zaczęli już czuć na swoim skórze trochę bata. Dobra, spokojnie. Wy tu widzę, że też nic nie robicie, dobra. A, oko, wiecie co, weźmy, wyślijmy tutaj trochę czołgów. Tu, odzyskali. Nie ma co. Podziel na pół. Albo nawet wiecie, to tutaj zróbcie takie coś, dobrze? Ładnie wam idzie nawet, o dziwo. Podziel się na pół, tu idziecie.
No i to oni nie mają szans tutaj przejrzeć się przez to. Super. No i ty też tutaj przejdziesz sobie w ten sposób, bo już mnie zaczynacie denerwować. Nie ma co. O! No to ładnie. Inaczej, 6 dywizji, tak, o i zamknijmy tu, w ten sposób, żeby nie uciekało za dużo im. I tu, żebyście nie uciekali też za szybko. O, i jak tutaj wygląda? 2 dywizje, ach, myślałem, że więcej będzie, no trudno. To zamknijmy sobie tych, w ten sposób, żeby też nie mieli już żadnych problemów. Wiecie co, dojdzie tu sobie już. No, widać od razu, kurde, że troszkę się polepsza ta sprawa. Cztery dywizje, no zawsze to coś. I tu, atakujmy. Drugie 10 dywizji niech tu atakuje. No i tyle, spoko. Nie tu, tylko tu. Saperzy na poziomie trzecim, to teraz zjadą. Dobra, kurde, trzeba się skupić, nie ukrywam nawet. O, dobra. I pytanie, czy ja bym... A, lecicie już. Miejmy nadzieję, że dojdą tutaj mi wszystkie jednostki, które ja mam mieć. Zobaczymy, no mam nadzieję przynajmniej, że pójdzie to tak, jak ja chcę. No, pomóżcie. Tu się trzymają, więc okej. Ale mówię, chciałbym najpierw tutaj Baku i te zdobyć prowincję. Z tego powodu, że dzięki temu będę mieć łatwiejsze ogarnięcie tej całej sprawy, co tu mamy. No i tu zainwestujmy trochę, jeszcze też. Normalnie pojechali. I teraz tak, tu idziesz, kolego? No, spoko. Teraz tak, 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 spoko. Wiesz co, pomóż tu. Dobra. Jeden okręt mi załatwiliście. Nie ma co. Dobra. Wow, więcej tych okrętów załatwię, jajcie. Nie, no to już widzę, że nie mają szans moi tutaj. Dobra, inaczej. Przerzucamy ich za chwilę gdzie indziej i tyle. Japonia jak zwykle głupota, kurde, taka wielka tutaj. Oh my god, this. I atakujcie tu. I następne prowincje będziemy blokować. Dobra. Wiecie co? Stójcie i tyle. Nie chcę tutaj na razie komplikacji sobie w życiowych robić. Wow. Następne okręty zniszczyliśmy. Dobrze.
trudno. Jakoś nie będę płakać nad rozlanym mlekiem tutaj. Tylko przydałoby się, żeby oni... O, a wy nie atakujecie ich? Wiecie co, zaatakujcie ich. Tak, w ten sposób. Załatwimy im tutaj jak najwięcej gułagu. O, jeszcze jak tak będziecie atakować, to już w ogóle będzie super, jak zablokujemy wam siły. No, jeszcze świetnie, jeszcze oni tu mi próbują załatwić te moje 10 dywizji. O, chyba mamy brak jakiejś dywizji. Zaraz, a, tutaj chwilka. 5 dywizji. No te 5 dywizji przejdź się sobie tutaj i jeszcze jakaś wolna dywizja? Nie. O, straciłem jedną dywizję ogólnie, no trudno. O, wiecie co, to wy tutaj sobie zamieńcie się z tym generałem. O, i chwila. Wymieni się on. Chwila, bo ja coś chyba klikłem źle. A, dobra, pal licho. O, przeciwpancerna broń piechoty, to jest super informacja. Teraz weźmiemy sobie systemy noktowizyjne, żeby już nie mogli nic robić. No i tutaj mają, o, trochę dywizji jest zablokowanych w tym momencie. A oni nie, oni raczej tu na 90% zakładam, że nie będą mieć szansy utrzymania tego. I teraz trochę dywizji tu, trochę dywizji tu. No to cześć, mają po parunastu dywizjach w tym miejscu. Ja tylko czekam, aż zaatakują tylko tych. Oh my goodness! Te pół. Dobra, spoko. Już widzę, że komuś się nudzi tutaj strasznie. I z tego powodu chcą tu dostawać piernicz i TP. No, tak ogólnie chyba przynajmniej tak wydaje mi się. Ale dobra, spoko. Chociaż tyle fajnego, że już... Teraz czym więcej tych odcinków będą mieć, tym gorzej dla nich, bo już nie będą mogli nic zrobić. Okej, to zaatakujcie tu. O, tutaj widzę, że coś mamy, ładnie. Ilość jednostek, dobra, idźcie. I ty wy też idźcie. Powiem tak, pierwszy obraz to był normalnie... Aha, bo mają 4 miliony strat. Na początek tak patrzałem, o my god, to jak kurde tu zrobić? Ja przecież nie mam szans. Ale tak, później coraz bardziej oni atakują głupio, więc no cóż. Dobra, pomóżcie im tu, bo kurde, widzę, że oni już naprawdę nie mają co pomysłu już ze sobą zrobić. Tutaj dalej. O, fajnie. Jakiś nawet port mamy. Krążowniki lekkie? Nie. To ja bym wziął sobie krążowniki ciężkie, o. I to też bym do prozwancji chciał. Okej. Dobra, oni niech sobie tutaj siedzą na tych prowincjach, na dupie i nic nie robią. Pół armii poprosiłbym tu, żeby szła. O! Już biedaczki chyba mają lekko przysrane.
No, już powiem tak. Za dużo mają prowincji i przez to nie wiedzą, co ze sobą zrobić już po prostu. Ej, poza tym nie zapominajmy, że jeszcze im zablokowałem paręnaście prowincji. I tu poprosiłbym was o pomoc małą, towarzysze. Pięć dywizji, ok. Zawsze. Każda dywizja jest dobra. Jak ma być zniszczona, nie ma problemu. Przynajmniej w mojej ocenie to jest chyba najlepsza rzecz, jaką można otrzymać. Czyli praktyczne rozwalenie im tej całej armii. Dobra, tu ok. Mhm. No, 5 dywizji, no. O kurde, pojechali. A gdzie wasza wielka armada? Chyba się poszła walić. Tak się przynajmniej domyślam. Bo sądząc po widoku tym, którym obecnie tutaj mam. Wiecie co, przejdźcie tu. Atakujcie ich, bo mi się nie chce. No, wy nie chcecie dalej iść? I wy sobie tutaj podejdziecie. No, przynajmniej myślę, że to będzie fajnie. I tu, chodź. Dobra. I tak. Wspomagamy was jeszcze z tej strony i kleszcze, jak weźmiemy, to już nie powinni sprawiać takich problemów. Okej, co tu mógłbym jeszcze zrobić? Spadochroniarzy ulepszę sobie na razie. Albo inaczej, ty tu, a ty tu. Dobra. Świetnie, wy na pół i ja bym chciała mieć tutaj tędy przejść. Wy znowuż tu, idziecie na pół. Dobra. I co tu się dzieje? Aha. Okręty. Kitowe. Ale jakieś zawsze. O, niektóre tutaj te okręty naprawdę ładne są już doświadczone. Wow. Wiecie co? Chwila. Patrzcie tutaj. Spoko. Bo widzę, że już ktoś ma tu lekkie problemy samozachowawcze. O jedy. Atakują znowuż mi moje lotnictwo. Ich lotnictwem, co? Świetnie. Nie ma co. Dobrze. Okej, jak tutaj? Dobra. Sobie spoko. Róbcie co chcecie.
Oczywiście, nie macie co robić, róbcie dalej to i tyle. No. Dobra, chociaż tyle dobrego, że już lekko mają problemy tutaj z wyrobieniem się. I wiecie co, pół tej armii też wyślimy. W sensie pół tylko miałem. O, i dobra. Myślę, że chyba na tym już skończymy odcinek. Powiem tak, po pierwszych dwóch odcinkach takich nerwowości itp. Już się zaczyna, no naprawdę w miarę fajna sytuacja tu rozwijać, więc w następnych odcinkach będziemy dalej tutaj przeprawiać się przez głębie normalnie Rosjan. I zobaczę, może coś tu wykombinuję z Japończykami w końcu. Ale nie wiem, jakoś nie mam ochoty nawet na nich. Aha, jak będę miał kurde produkcję, to sobie muszę zrobić jedną rzecz. Samoloty transportowe, ale dobra. Już nie przedłużam tego odcinka. W następnym będziemy dalej przeprawiać się przez ziemię Rosjan. Trzymajcie się, hej.